Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. W piątek go nie było. Nie, to nie wyjechałem. A to przepraszam. Na robotę przyjechał. Co tam jest? Wicy mówi, że 2009 rok tu ma rysę. Inne auto oczywiście, tam ma rysę. Generalnie ma trzy rysy i nie będzie zainteresowany tym pojazdem, bo rozumiem, gdyby było jebnięcie w tym stylu, miałbym jakąś świadomość tego, że widzowi się może nie podobać. Co fajnego? C-klasa, no też by mi po głowie chodziła z ładną lampą, której tu nie widać. Super B takie? Super, super B. To 11 rok z jedynką w końcu. I będę droższy, nie? Droższy będzie. Tutaj 6-7 tysięcy wchodzi w grę, albo nawet 8. A tutaj 6 rok. Szósty star. Może kosztować? Staruszka, ale to klasyczne super B. Lat na środku jest. Super B, śliczna. O, jaka ciekawa. Benzyna. To ten samej silniejszy na Volkswagenach, tak? 2006 rok, 20V. Uturbiona. A, to dwulitrowa. To będą 2 litry jakieś, albo 1,8, albo 2. Jakaś taka wersja nierozkradziona. No zobacz, w seryce. Z kółkiem zimowym. To mu krom odchodzi, a to delikatnie. Skrzynia piątka? Tak. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Może 1,6 MPI. Ktoś tu coś odkurza. Raczej nie Passata. Tam się jakiś Ford odkurza. Renault z paką. Bohaterów prądem. A to kapitan, nie porucznik Ryba, komisarz Ryba mówił. Komisarz Ryba sławny ostatnio. Ja mam nadzieję, że plotka o próbie ucieczki komisarza Ryby nie jest prawdziwa. Komisarz widzę, że puknął w rękę motora po winku. Wiesz, ten widzu znowu na Boga żywego, alleluja. Zaniknął mi znowu widzu. Ale że dzisiaj jest... Nie, to nie ten. Ja tam łaził, jest wszystko sprzedane. Co? Katory. Mitsubishi, nie, to 7 tysięcy. ASX. ASX-y drogie. I tu sprytne, bo ma czwórkę, ale chce wydać 5,5. Też to już go mam. A jak dzwonił, to miał 3. Jak się umawiał na wyjazd. Ja lubię was za to, że w ciągu kilku dni potraficie zgromadzić środków 100% więcej niż zakłada wasz budżet. Wspaniała informacja. Żeby się mi tak też udawało, się mi też tak udawało, się mi też tak udawało, to byłbym gość. Niestety ja wszystko przepijam, przejadam i wydaję wszystko w nightclubach. Oczywiście wraz z małżonką. Małżonka przepija i w nightclubach, a ja przejadam. Czy jakoś tak mi się to wszystko popierdzieliło.